Cześć, witam wszystkich serdecznie. Siemanko. Zaczynamy dzisiejszego streama. Witam wszystkich na live, witam wszystkich na YouTubie. Co my tutaj mamy? Na czerwono nam się świeci. Idziemy zrobić porządek. Znajdziek. Wczoraj tu byliśmy. Jeszcze raz zgarnąć kaskę. Gdzie to się wchodziło? Jakoś tu trzeba było iść. I tam do góry. Strasznie ciemno tutaj jest. Okej, tędy. No mordują. Zajmijcie flankę. Wielbiam tą broń. Potrzebnie nawet przeładowuję. Okej, dziwne to. BC. Strasznie ciemno, masakra. Ty, mordo, mordeczko, robotę mam dla ciebie. Co tutaj jeszcze jest? Za ciemno trochę, wiecie?
Trzeba gdzieś znaleźć, kurde, jak to wyłączyć. Się do kryjówki Alex. Najpierw pójdziemy tu. Tutaj jak wskoczycie, to jest niespodzianka. No i na dole ja już wziąłem ten pistolet, karabin tak naprawdę. Yeah. To co to za idiota wymyślił? Ja już tu nic nie mam. Tam na dole jest karabin legendarny. Legendarny karabinos. Dobry wieczór. Im szybciej się nachybimy, tym szybciej stąd wypierdolimy. Karabin precyzyjny. Karabin snajperski. Proszę bardzo. Karabin szturmowy typu Power.
Ten ma większy zasięg. Co ja mam? A ten ma szybkość przeładowania większą, obrażenia ciut większe i ataki na sekundę ciut większe. Tak naprawdę chyba się go nie opłaca kupić. Przebicie pancerza. Czekaj jeszcze raz. Mnożnik przy trafieniu w głowę. Zobaczcie, jest 150, tutaj 100. Przebicie pancerza tu jest niby 25, ale tu jest 50, ale ten mnożnik przez trafienie w głowę jest większy. Więc tak naprawdę chyba się nie opłaca. Bardziej, że z tego można też zrobić legendarny czasie i tyle. Nic nie. Ja dziękuję. No to lecimy dalej. Zobaczymy, jak się strzela z tego magnum, co ostatnio zdobyłem. Jak tam wam dzionek minął, ludzie? Co tam macie na stanie? Najlepszy towar w całym Dogtown, złotko. To mła. Picia. Picie, 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 picie. Pamiętasz, co było jak ostatnio? Pamiętam, ale to zupełnie inna sprawa. Tylko numer podobny. Legenda na kradzionej tożsamości. Skan biometryczny i behawioralny. Dokładnie jak wtedy. Nie, nie wierzę. To nie jest dokładnie taka sama sytuacja. Wiesz, że mam... Wi, jesteś. No, najwyższa pora. Jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich części planu. Widzę. Mamy tu pewną różnicę zdań. Przed Night City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin. Pierwsza ale mniejsza o to. Stare dzieje, a my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Opowiedz mi o tej akcji w Medellin. O co tam chodziło? Mieliśmy na celowniku gościa, który robił interesy z prezydentem kraju.
Sprzedawał mu kradziony korporacyjne. FIA zajmuje się takimi rzeczami? A nie usłyszysz o tym w wiadomościach. Wtedy też korzystaliśmy z kradzionej tożsamości. Nie poszło najlepiej, ale to naprawdę długa historia. Aż tak nam się chyba nie śpieszy. A może dowiem się o Songbird czegoś, co przyda nam się później? No dobrze. Historia jest taka. Nasz klient to Luis Hernandez. Waga ciężka w handlu bronią. Chcemy podstawić kogoś z naszych do jego organizacji, no i Alex przyjmuje tożsamość inżyniera z bliskiego otoczenia Hernandeza. Wchodzi na spotkanie i pierwsze co widzi, to dziewczyna Luisa, modelka w bikini, która bierze na spacer jego Dobermana. On lubił tani przepych za duże pieniądze. No, co dalej? Alex nie wie, że Songbird, która zbierała dane do tego zadania, dowiedziała się wszystkiego poza jednym. Facet z jej legendy bał się psów. Panicznie. Wiesz, zimny pot, trzęsące się ręce, mokre spodnie. Dziewczyna z psem podchodzi do Alex. Doberman obwąchuje jej nogę. Ona klepie go po pysku i mówi: dobry pyszczek. Podchodzi do stołu, odsuwa sobie krzesło. Zanim usiadła, miała 3 lufy pistoletów wycelowane w siebie. 2 w głowę, 1 w nerki. Co wtedy zrobiłaś? To, co może zrobić człowiek z rękami związanymi za plecami i śmierdzącym workiem na głowie, kiedy słyszy rozkładaną pałkę teleskopową. Dużo kłamałam. Lewa stopa do dzisiaj strzyka na zmianę pogody. Dobra, wracajmy do Night City. Mamy nowego klienta do obsłużenia. To dobra. To let's go. Rozpracowaliśmy materiały z chipu od Somi. Dała nam dobrą podstawę do dalszej roboty operacyjnej. Obserwacja, zbieranie danych, przygotowanie planu. To wszystko już za nami. Jesteśmy gotowi, żeby naprawić błędy przeszłości. Zrobić rozpierduchę. Odpuść sobie, co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana, bo nie miał kto jej pomóc. I teraz płaci za to cenę. Vi, tu są szczegóły misji. Vi, nadążasz? Tak, tak. Nie martw się, Reed. Uratujemy ją. Wiem. Uratujemy ją. I uratujemy ciebie. Nasz cel. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety nie możemy jej tak po prostu odbić, bo... Bo na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers, dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. Nie będę udawał, że wiem, co to jest i jak działa. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Matryca neuralna. Ile wiemy o tym techu?
Matryca znajduje się w środku mainframe'u, który ktoś wyciągnął z bunkra pod Dogtown. Bunkier był częścią projektu Sinosure, wspólnej operacji Militechu i USA, która miała stworzyć kontrę na Soul Killera Arasaki. Sama matryca służy do przechowywania sztucznej inteligencji pochodzącej zza Blackwalla. Pozwala zmusić ją do wykonywania konkretnej akcji. W tym wypadku naprawienia was. Okej. To jaki jest plan? Kill them all! Pretekstem do przejęcia i matrycy, i Songbird jest spotkanie z parą trenerów. Ich już poznałaś. Hansen zatrudnił Francuzów, bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbird otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z tajnych badań Militechu i NUSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Eimerick i Aurora Cassel. Wiemy o nich coś więcej niż pokazali w trakcie gry? Wiemy bardzo dużo. Songbird przygotowała nam pełne dosie. W dużym skrócie to para netrenerów, która zaczynała w Militechu. Ale kiedy okazało się, że ciemna strona płaci więcej... Jasne. Widać było, że lubią pieniądze. Oj, lubią. I to ich zgubi, kiedy trafią na nas. Musimy ich przejąć, zanim spotkają się z Hansenem. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? W Night City korzystają z wynajętego pojazdu. I to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć, zanim dotrą na spotkanie. V, to twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej opowie ci Alex. Po przejęciu wcielicie się w ich rolę. Imprinty kradzionych osobowości są już gotowe. Jaka jest twoja rola, Reed? Przygotowuję drogę do ucieczki. Kiedy załatwicie sprawę, trzeba będzie szybko stamtąd znikać. Ogarnę transport i upewnię się, że wyjedziemy bez problemów. No to czas na ostatni punkt. Spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc, kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz, pracując razem z Somi. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Songbird. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansena. Likwiduję jego i jego ochronę. Poradzisz sobie sama z Hansenem i jego ludźmi? Umiem coś więcej niż tylko się przebierać, wiesz? Element zaskoczenia będzie po mojej stronie. Ale to miło, że się martwisz. Czyli do tego mamy jeszcze zabić Hansena. To rozkaz bezpośrednio od Myers. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nią. A Songbird? Ją mamy uratować. Myers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. Co dokładnie powiedziałeś, Myers? Powiedziałem jej, że Somi jest w rękach człowieka, który zorganizował na nią zamach. I tyle? Na razie tyle. Wszystko jasne. Zabierajmy się do roboty. To co? Czas pogadać o przejęciu netrunnerów. Jasne. Zaraz ci wszystko wyłożę. No to wykładaj. Znasz Rida znacznie lepiej niż ja. Co on próbuje zrobić? Wykonać misję? Uratować Somi? Wydaje mu się, że jest za nią odpowiedzialny. On myśli, że jest odpowiedzialny za nas wszystkich. Za ciebie pewnie też. Reed w taki sposób oswaja rzeczywistość. Różnie na tym wychodzi. Okej. A Somi? Z nią zawsze jest to samo. Wpierdoli się w jakieś gówno. I o dziwo dobrze na tym wychodzi. Myers nie zna szczegółów tej misji. I ich nie pozna. Prawda? Prawda.
Czyli jak się uda i dostarczymy jej Hansena, poklepie nas po plecach. Ale jak coś się spierdoli, to mamy przesrane. Zgadza się? Witamy w kontrwywiadzie. Co o tym wszystkim myślisz, Alex? Tak szczerze. Szczerze? Zastanawiam się, czemu żadne z nas nie wróciło do Waszyngtonu. Ani ja, ani Reed. On był uśpiony. Ty miałaś misję w Dogtown. Nie oszukujmy się. Gdybyśmy wrócili mimo rozkazu, skończyłoby się najwyżej na opierdolu od jakiegoś biurokraty. Chyba czekaliśmy, aż stanie się coś takiego jak ten samolot. Co nie? To pewnie robi z nas parę pierdolonych hipokrytów. Przejęcie netranerów. Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przejmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp, to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko. W pobliżu Pacyfika Serenity Bible Church. Sprawdź ją. Jak dokładnie działają te stacje? Namierzają określone ID samochodu i sprawdzają jego stan. Jak je zhakujesz, netrunnerów będziemy mieć na widelcu. Nie chcę się wierzyć, że przejęcie jednej stacji wystarczy. Ta firma to amatorzy. Sprawdzę, czy mogę zdobyć więcej informacji. A jak coś, to będziemy improwizować. Okej. Przejmujemy stację i namierzamy samochód. A później? Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. Widziałam kiedyś coś takiego. Od magików z Kabuki, spod Lady. Nie zadziałało. NUSA mają lepszych magików niż Night City. Oby. Jak dotrzesz w okolice stacji, użyj skanera, żeby ją znaleźć. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. No to dobra. To let's go. Nie ma dla mnie już ciekawego, widzę. To lecimy ku przygodzie. Tu jestem. Revolver.